Pewnego razu Rumcajs przyprowadził Hankę na skraj lasu. Tam, dokąd się z Żacholeckiego lasu rzadko chodziło. Biegły tamtędy nowe tory kolejowe, prowadzące z Liczyna do Sadowej. A teraz, Hanko, zaczekamy, aż przejedzie ten dziw, powiada Rumcajs. Też idziecie popatrzeć? Zapytał ognisty stwór. Płomyczki wprawdzie po nim przeskakiwały, ale tylko słabiutkie. Tak jak to ma wyglądać u ognistego stwora. Maszynista Dąbek ma oczy utkwione w drogę przed sobą, aż do Sadowej. Popatrz, lokomotywa. Zasyczał ognisty stwór. Rozżarzył się do czerwoności i tlił się na wszystkie strony. Daj spokój, ognisty stworze, powiedział Rumcajs. Las jest suchy jak wiór. Ognisty stwór pukał się tylko po rozognionej głowie. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Rumcajs wyciągnął pistolet i powiedział: muszę wystrzelić po pomoc. Stokroć dziękuję ci, Dąbku. Jestem ci winien przysługę. Powiada nieco przygasły ognisty stwór. Tak, przyjadę do ciebie, jak będę chciał, żeby mi ktoś podpalił chałupę. Minął tydzień albo 9 dni, a Rumcajs znowu szedł przez las. Nagle słyszy cichutkie, żałosne wołanie. Święty Ferdynandzie, patronie kolei żelaznej, ocal nas! Lamentuje maszynista Dąbek. Czemu tak wołasz ciągle Ferdynanda? Zapytał Rumcajs. Bo za 20 minut wszystko pójdzie na szmelc. A dlaczego? Bo nie mam już w węglarce ani kostki węgla, a za 20 minut zderzy się z nami pociąg z Liczyna. Posłuchaj, już nawet gwizdek nie gwizdże. Nadchodzi ognisty stwór i wścieka się tak, że aż się z niego sypią iskry. Kto tam, co tam? Ja tutaj. Skocz tam! Robisz to dla maszynisty Dąbka, powiedział Rumcajs. Ach, chyba że tak, powiedział na to ognisty stwór. I zaczął rozpalać. A ponieważ ognisty stwór rozpalił najlepszy płomień, jaki potrafił, pociąg ruszył.
Więcej? Więcej, powiedział Dąbek. Więcej? Nie, teraz już mniej, powiada Dąbek. Żebyśmy tylko nie zburzyli stacji.